Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat hybrydy. Co to jest hybryda? Co to jest za produkt? Skąd nazwa lakier hybrydowy? I jak ten produkt ewoluował, jak ten produkt rozwijał się przez lata na rynku branży stylizacji paznokci. Chciałabym opowiedzieć Wam troszeczkę głębiej o tym, na czym polega manikir hybrydowy. Myślę, że każdy z Was nieraz zastanawiał się, czy lakier hybrydowy może zniszczyć moje paznokcie, czy to jest bezpieczny produkt. I właśnie dzisiaj chciałabym o tym opowiedzieć, jak to jest z tym lakierem hybrydowym. Może zaczniemy troszeczkę od historii lakieru hybrydowego i tego, skąd właściwie on się wziął na rynku. Więc od naprawdę wielu, wielu lat na rynku i branży stylizacji paznokci jest mnóstwo produktów światłoutwardzalnych. Tak naprawdę metoda UV, czyli taka, którą utwardzamy pod lampką UV, jest w naszych polskich realiach stylizowania paznokci już jakieś 25 lat, to spokojnie. Natomiast lakier hybrydowy pojawił się około 10 lat temu na rynku i tak naprawdę zrobił ogromną karierę zarówno w stylizacjach salonowych, jak i w takim bardziej domowym sposobie robienia paznokci, czyli jest on popularny zarówno w profesjonalnych usługach, jak i oczywiście takim domowym pielęgnowaniu swoich paznokci. Wiadomo, kto jak woli. Tak naprawdę produkty te są dostępne do zakupu wszędzie. W profesjonalnych hurtowniach, ale także w sklepach detalicznych, w drogeriach można je dostać po prostu wszędzie. Jak to się zaczęło? Ponieważ skoro mieliśmy już światłoutwardzalne produkty, to dlaczego tak lakier hybrydowy podbił rynek paznokciowy? O co chodzi? Więc kiedy klientki przychodziły do salonów stylizacji paznokci i wykonywały manikir, to bardzo często były to również klientki, które miały bardzo ładne swoje paznokcie, paznokcie, które spokojnie mogły zapuścić, mocne paznokcie, twarde, i one potrzebowały tak naprawdę tylko kolor na tych paznokciach. Tak, oczywiście stylizacja paznokci była, były żele, były przedłużenia, były wzmacniane paznokcie produktami żelowymi, natomiast sam lakier światłoutwardzalny po prostu jeszcze był taki nieznany. I te kobiety, które miały piękne paznokcie naturalne, one przychodziły po prostu na naturalny, tradycyjny manikir i miały malowane paznokcie tradycyjnymi lakierami. I to był ten problem do rozwiązania, który pojawił się w stylizacji paznokci, by ten lakier, który nakładamy na paznokcie, stał się bardziej długotrwały, ponieważ jak wiecie, tradycyjne lakiery do paznokci trzymają się 3 dni, jeśli naprawdę jest dobrze przygotowany paznokieć do tego, żeby była przyczepność lakieru, może utrzymywać się na paznokciach może do tygodnia, ale wiadomo, że gdzieś po drodze jakieś uszczerbki się pojawiają. Druga rzecz, strasznie długo wysychał ten lakier tradycyjny, więc
Więc firmy, które specjalizowały się w produkcji tych lakierów, starały się stworzyć taki produkt, który będzie utrzymywał się na paznokciach na dłużej. I tak właśnie powstało połączenie tradycyjnego lakieru z takim bardziej lakierożelem, czyli taką fazą żelową. To był bardzo rzadki żel połączony z lakierem tradycyjnym i dlatego ta nazwa hybryda, lakier hybrydowy, ponieważ to było połączenie dwóch faz, dwóch jakby innych substancji. Bardzo często właśnie na buteleczkach tych pierwotnych lakierów hybrydowych nawet było napisane, żeby przed użyciem wstrząsnąć, ponieważ te fazy potrafiły się rozwarstwiać, więc trzeba było je z powrotem zmiksować, zmieszać przed użyciem. Drugą taką rzeczą charakterystyczną dla pierwotnych, tych pierwszych hybryd, które wchodziły na rynek, było to, że kiedy odkręciło się buteleczkę, to było czuć tą fazę lakieru tradycyjnego, czyli było czuć taki lakier. Zwykły lakier do paznokci ma specyficzny zapach, prawda? Bardzo taki chemiczny, więc to czuć. I te lakiery naprawdę pojawiając się zmieniły rynek paznokciowy. Kobiety, które miały piękne swoje paznokcie, mocne paznokcie, które mogły zapuszczać, mogły po prostu mieć ten kolor na dłużej. Ale producenci zawsze na buteleczkach pisali, że lakier, który utrzymuje się do 2 tygodni. No i oczywiście to było dla tych osób wow, 2 tygodnie, lakier do paznokci, który trzyma się 2 tygodnie. To było świetne dla osób, które mają naprawdę bardzo mocną płytkę i płytkę, która ma piękny kształt, tak, i można po prostu je tylko pomalować. To było coś, lakier na 2 tygodnie. No i oczywiście ta moda na lakier hybrydowy, by nic nie było innego na paznokciach, one są naturalne, malujemy je tylko lakierem, który utrzymuje się na dłużej. Stało się to tak popularne, że już każdy chciał mieć tylko lakier hybrydowy. Swoje paznokcie i lakier hybrydowy. I co wtedy z osobami, które mają miękką płytkę, na której nie bardzo ten lakier może się utrzymywać aż tak długo, ponieważ paznokcie mocno się wyginają, prawda? Więc jak tylko sobie pomalujemy cieniuteńką warstwę bazy, cieniuteńką warstwę lakieru i top, no to niestety to nie będzie miało takiej racji bytu. Co wtedy? Przecież mieliśmy produkty żelowe, tak? Mieliśmy produkty żelowe, które świetnie się trzymały, natomiast niestety jest tak czasami, że moda wymusza coś na nas, prawda? I właśnie wtedy zawładnęła rynkiem natura. My chcemy mieć paznokcie naturalne i tylko lakierem pomalowane. Więc firmy, które specjalizują się w produkcji, również na te potrzeby postanowiły stworzyć takie produkty, które będą miękkimi produktami, które pracują z płytką, ale będą one gęstsze po to, żeby móc delikatnie nadbudować ten paznokieć, tak, wzmocnić go, nadać mu odpowiednią grubość, przy tym zachowując naturalny kształt paznokcia, i w ten sposób na rynku pojawiły się bazy kauczukowe, które były gęste, miękkie, czyli tak naprawdę to był dalej lakier hybrydowy, natomiast miał zupełnie inną właściwość i zupełnie inną konsystencję. Był gęsty. Przypominam, że nadal był sprzedawany w buteleczkach. I tutaj jakby nasza branża, właściwie produkcja, wpasowała się w te potrzeby rynku w ten sposób, że te gęste bazy, które dziś po prostu też
wszędzie są obecne, tak? One też zawładnęły rynkiem. Już praktycznie większość klientów robi same hybrydy, tylko że to nie jest tak, że my malujemy lakierem hybrydowym paznokcie naturalne. Teraz ten rynek już tak się zmienił, że my lakierem hybrydowym tworzymy takie rzeczy, które są odpowiednie dla płytki paznokciowej naszych klientów. Czyli jeżeli nasza klientka ma świetną, mocną, twardą płytkę, to my możemy pozwolić sobie tylko cieniutko pomalować bazę i kolor i wystarczy, jeśli oczywiście nie zapuszcza bardzo długich paznokci naturalnych. A natomiast dla osób, które mają mięciutką płytkę, dużo pracują dłońmi, często są one narażone na urazy jakieś mechaniczne, wtedy stosujemy zupełnie inną technikę aplikowania tej bazy, czyli jakby nadal jest to manikir hybrydowy, ale on będzie się różnił. To samo z długą płytką zapuszczoną. Jeśli klientka ma już długie paznokcie, to też nie wystarczy tylko i wyłącznie ich pomalować lakierem. My musimy je wzmocnić i do tego właśnie używamy dużo gęstszych baz. I teraz rynek hybrydowy wyszedł już o krok do przodu i mamy nie tylko lakier do paznokci, ale mamy również bazy, które mogą wzmacniać, nawet delikatniutko przedłużyć, ale to tak w zakresie 2 mm, nie więcej, bo jednak pamiętamy, że hybryda jest materiałem miękkim. I co teraz? Okej, mamy lakier, ale ten lakier się już zmienia, ten lakier nie chcemy, żeby był taki dwufazowy. Tak właśnie ewoluowały te lakiery hybrydowe. Dziś na polskim rynku praktycznie jest mało takich lakierów, które powstawały na początku. Oczywiście możemy się z nimi jeszcze spotkać w sprzedaży, wtedy będziemy wyczuwali, odkręcając buteleczkę, że wydobywa się z nich taki specyficzny zapach zwykłego, tradycyjnego lakieru, a fazy będą się rozwarstwiać. Natomiast większość firm, które zajmują się produkcją, zajmują się sprzedażą, dystrybucją tych produktów, raczej już w tym momencie handlują takimi produktami, które całkowicie nie mają fazy takiej dwufazowości. To już są produkty typowo żelowe. Natomiast są one bardzo mocno napigmentowane, a ich konsystencja jest troszeczkę rzadsza niż tradycyjne kolorowe żele, jakie kiedyś już dawno temu na rynku oczywiście były. I teraz możemy tymi mocno napigmentowanymi hybrydami malować kolor na paznokcie, które już są wystylizowane. Możemy je malować w cienkiej warstwie, ale bardzo dobrym pokryciem, tak? Czyli zmienia się produkt. Produkt cały czas ewoluuje, cały czas stwarza nam jakieś nowe możliwości i my możemy zmieniać te produkty. I tak właśnie zmieniły się produkty hybrydowe. Dlatego w dzisiejszych hybrydach, które są teraz produkowane, tak na dobrą sprawę zachowała się tylko i wyłącznie nazwa. Lakier hybrydowy, która już na stałe wpisała się zarówno w naszej branży, jak i w użytkowaniu codziennym. Czyli wszyscy klienci słyszący lakier hybrydowy zawsze wiedzą, że chodzi o pomalowanie światło utwardzalnym lakierem, który jest na stałe. Natomiast to, jak my wykonujemy, styliści, tą usługę, naprawdę o wiele bardziej się zmieniło, odkąd hybryda weszła. Ponieważ nasi klienci chcą nosić teraz hybrydy i paznokcie utwardzać na dłużej, tak? Czyli już ten okres do 2 tygodni to już jest takie minimum. Klienci wymuszają na nas, skoro my możemy nosić hybrydę tydzień, nawet do 2, to dlaczego ja nie mogę chodzić w hybrydzie 3 tygodnie, tak, żeby nie musieć przychodzić do tej stylistki co chwila, żeby nie musieć się pojawiać, oczywiście jeśli nie przeszkadza Wam odrost, bo odrost, no niestety, pojawia się po 2 tygodniach, już na pewno jest widoczny. Też skórki się zmieniają, prawda, jeśli komuś to nie przeszkadza, to chcę wydłużyć ten okres do jak najpóźniejszego momentu kolejnej wizyty.
I dlatego właśnie wzmacniamy paznokcie bazami hybrydowymi, bazami kauczukowymi, po to, żeby były wzmocnione, ale nadal pracowały z paznokciem, były miękkie, nie zapowietrzały się. Na to nakładamy lakier hybrydowy, czyli tak naprawdę specyfika tego zabiegu również się zmieniła przez lata. Czy lakier hybrydowy zniszczy paznokcie? Czy lakier hybrydowy jest bezpieczny? Co z substancjami, które zawiera, tak? Czy one mogą mieć wpływ na zdrowie paznokcia i na moje zdrowie, tak? Jako klienta. Takie pytania nasuwają się na pewno Wam, klientom na co dzień. Czy to jest bezpieczne? Więc od razu powiem na temat tego, jak wprowadza się produkty takie do stylizacji paznokci na rynek. Jeśli ktoś chce sprzedawać takie produkty, promować takie produkty na polskim rynku, na ogólnie europejskim rynku, ponieważ jesteśmy związani taką dyrektywą, która nas obowiązuje, to według niej każdy producent, który wypuszcza na ten rynek jakiekolwiek produkty kosmetyczne, tak, nie tylko stricte do paznokci, musi przeprowadzić szereg badań dla tych produktów, czyli aby wprowadzić taki produkt na rynek, my musimy go dobrze przebadać, sprawdzić, czy w takim produkcie nie ma substancji, które są niedozwolone do sprzedaży na rynku, czy do produkcji kosmetyków, czy w takim produkcie ewentualnie nie jest przekroczony skład, przekroczony ilość takiej substancji w składzie. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ produkty kosmetyczne, jak wiecie, no one są dedykowane do pracy z ludzkimi tkankami, tak, ludzkimi przydatkami, tak jak my w paznokciach, tak, te komórki są nasze ludzkie, otaczane przez ten produkt, tak, więc my musimy zawsze zwracać uwagę na to, żeby takie produkty przed wejściem na rynek były dobrze przebadane. Jeśli są przebadane, to my wiemy i mamy pewność, że spełniają wszystkie normy. Spełniają wszystkie normy, nie przekraczają substancje stężeń, których nie mogą przekraczać, nie ma w składzie takich substancji, które są niedozwolone. Więc kiedy są oficjalnie sprzedawane tu w Europie, to oczywiście są bezpieczne. Jeśli my chodzimy do salonów kosmetycznych, w których jest dana marka, tak, które promują się jako salony firmowe, markowe, pracują na sprawdzonych produktach, które są sprzedawane na naszym europejskim rynku, to oczywiście mamy tą pewność, że produkty te zostały przebadane i są bezpieczne. Ale ponieważ mamy otwarty rynek światowy, mamy dostęp do mnóstwa produktów, które są sprowadzane z zupełnie innych krajów poza Unią Europejską, to możemy mieć do czynienia z produktami, które zostały po prostu importowane z jakiegoś kraju zupełnie innego, gdzie zupełnie inne ustawy obowiązują, gdzie produkty czasami nie muszą mieć takich norm jak u nas w Unii Europejskiej, więc ja mówię tu o sprowadzaniu, importowaniu takim bardziej nielegalnym, bym powiedziała. Tak, oczywiście jest do tego dostęp, ale to jest dostęp do takiego jakby używania we własnym zakresie, takim, żeby nie komuś, nie takich usług nie wykonywać, tylko po prostu zamawia sobie ktoś dla siebie na własne ryzyko. Tak? Mówimy tu oczywiście o różnych portalach, które sprzedażowych, na których możemy uzyskać po prostu dostęp do produktów kosmetycznych spoza Unii. Są to bardzo często jakieś chińskie platformy. Oczywiście nie mówię, że chińskie produkty są złe, ale nie mamy pewności, że one zostały przebadane, tak? Czyli jeśli my kupujemy bezpośrednio, importujemy sobie dla siebie samego, to oczywiście jest to bardzo duże ryzyko, jeśli używamy takich produktów na sobie, ale na pewno jest to nielegalne, jeśli ktoś używa ich
wykonując te usługi innym ludziom, tak? Na przykład odpłatnie, czyli powiedzmy w salonach. Więc takie rzeczy są bardzo istotne, ponieważ tu może być narażone zdrowie klientów. Jeśli ktoś używa nieprzebadane produkty, to będzie niebezpieczne, tak? Ponieważ tam w stężeniu pewnych substancji może być przekroczona norma, tak? Która obowiązuje u nas, gdzie my wiemy, że te produkty są bezpieczne. I co w takiej sytuacji, prawda? Może oczywiście dojść do uczulenia. Ja myślę, że takie produkty światłoutwardzalne to ogólnie nie są naturalne produkty i wiadomo, że mogą one wywoływać uczulenia. Natomiast najbardziej niebezpieczne będą na pewno te substancje, które w ogóle nie zostały przebadane, o których składzie tak naprawdę nie wiemy do końca nic, ponieważ sam wypisany skład, który jest choćby na opakowaniu, nie mówi nam o tym, jaka ilość dokładnie danej substancji znajduje się w tym produkcie, więc to jest ważne, by jednak użytkując paznokcie i korzystając z usług profesjonalnych salonów, sprawdzać, czy te salony są jakimiś firmowymi salonami, czy pracują na sprawdzonych produktach, tak? Czy to są jakieś no-name'y, których nie znamy i nie wiemy, czy one w ogóle zostały wprowadzone legalnie na rynek polski do sprzedaży. To jest bardzo ważne. Jeżeli jednorazowo zdarzy się, że dojdzie do uczulenia, tak, prawda? Czyli jakiś produkt będzie uczulał i wystąpi reakcja alergiczna, to jest to dosyć trudny przypadek, ponieważ jeżeli już dojdzie do reakcji alergicznej, bo na przykład ktoś używał produktów, które miały w swoim składzie jakieś niebezpieczne substancje albo substancje, które przekraczały normy i mogły mieć jakby większy wpływ na wywołanie tej reakcji alergicznej, to niestety, ale musimy się liczyć z tym, że w takiej sytuacji już nawet najmniejsza ilość tej substancji będzie powodowała uczulenia. Tak? Czyli nawet jeżeli później zrezygnujemy z danych produktów, a przejdziemy na produkty, które są przebadane, powiedzmy są bezpieczniejsze dla Ciebie, dla osoby, która została po prostu uczulona, to i tak jej organizm będzie już tą reakcję alergiczną jak gdyby wywoływał, ponieważ najmniejsza ilość tej substancji będzie powodowała tą reakcję w organizmie, tak? Już będzie organizm jak gdyby się bronił przed daną substancją. Czyli pamiętajmy o tym, że te produkty na pewno będą bezpieczne, jeżeli będziemy stosować je w profesjonalnych salonach i jeżeli one będą przebadane, tak? Czyli my sprawdzamy, czy po prostu dane produkty są przebadane, czy one są wypuszczone na rynek, do sprzedaży w legalny sposób, tak? To jest dla nas bardzo ważne. Bo jak wiemy, uczulić tak naprawdę może wszystko, ale musimy wybierać takie produkty, które to ryzyko uczulenia mają jak najmniejsze. Tak? Jak najmniejsze, żeby to ryzyko było zminimalizowane. Więc jak widzicie, zwykły lakier hybrydowy, a można o nim powiedzieć naprawdę wiele. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik i że będziecie tu wracać po informacje na temat tego, co my, styliści, wykonujemy dla Was i dlaczego, i jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę pomocna. Całuję Was dzisiaj i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku.